Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści amerykańscy nienawidzą swojego kraju i plują na swój własny kraj i w swoim obłędzie lewactwa amerykańskiego nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jest tylko możliwe w wolnym kraju, jakim jest Ameryka i w kraju, który komuniści chcą zlikwidować. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nadchodzi 4 lipca. No 4 lipca to jest Dzień Niepodległości. Będą fajerwerki, będą celebracje. No ludzie będą się cieszyli, że 1776 rok, no to Ameryka, 13 kolonii konkretnie, wschodnie wybrzeże, no bo trzeba pamiętać, że jak popatrzycie na Amerykę, to tutaj jest Anglia, tu jest Atlantyk, tu jest wschodnie wybrzeże. No to tylko tutaj ten pasek, 13 kolonii od Kanady do, czyli tam Massachusetts, Nowy Hampshire, Maine, Maryland, Rhode Island, tutaj do dołu. To były pierwsze 13 kolonii amerykańskich. Tutaj są Apalachy, czyli te Apalachy, no to są góry, które były trudne do przekroczenia. No i tutaj była Luizjana. Luizjana teraz to jest stan pośrodku, ale kiedyś to był kraj francuski. Kanada była francuska i tutaj cała ta Francja. Później została sprzedana Ameryce. Luizjana była kupiona, tak jak Alaska od Ameryki, Floryda, Kalifornia, no to tam była kupowana, wywalczona i tak dalej. No ale wracając do niepodległości, to tylko 13 kolonii, to ludność Ameryki w tym czasie, no to nie była duża, ja nie pamiętam, ile to było, no ale to nie było więcej niż milion, 2 miliony ludzi w tym czasie. No i będą obchodzone Święto Niepodległości. No później Anglia zaatakowała Amerykę w 1812 roku. Była jeszcze wojna amerykańsko-angielska. No ale dlaczego ten 4 lipca jest taki ważny? No ważny jest dlatego, że dzisiejsze lewactwo przedstawia Święto Niepodległości przedstawia ogólnie całą Amerykę jako najazd krwawych, heteroseksualnych, białych mężczyzn, którzy zniewolili lokalnych Indian, a później przywieźli Afrykańczyków do roboty. To jest to, co lewactwo dzisiaj przedstawia. No ale czy to jest prawda? No oczywiście, że to nie jest prawda. Komuniści kłamią, kłamali i kłamać będą. Tyle tylko, że ciekawe jest, że tak dużo ludzi daje się oszukiwać. I najciekawsze jest to, że tak dużo białych się daje oszukiwać. Szczególnie kobiet, szczególnie młodzieży w wieku studenckim. 60% ludzi do 35 roku uważa, że po prostu socjalizm i komunizm ma sens, bo przez ostatnie 40 lat wszystkie instytucje szkolne, uniwersytety, koledże zostały opanowane kompletnie przez lewactwo. No i człowiek taki normalny może się zastanowić, co z tymi lewakami jest, no co z nimi jest, co oni widzą tak strasznego w tej całej Ameryce. No i w zasadzie lewacy widzą wszystko złego. Lewacy chcą zmienić społeczeństwo, jak Stalin chciał zmienić społeczeństwo, jak Hitler chciał zmienić społeczeństwo. Socjaliści chcą po prostu zmienić. Każdy normalny widzi niesprawiedliwości. Każdy normalny widzi nierówności. No ale to nigdzie na świecie nie ma miejsca, gdzie jest sprawiedliwość, gdzie jest perfekcyjna równość. Wszystkie kraje, w których te teoretyczne głupoty chciano wprowadzić, to okazywało się, że to jest utopia i zawsze się kończyło jakąś jednopartyjnym terrorem i po prostu zamordyzmem i głodowaniem. Wszędzie komuniści, gdziekolwiek doszli do władzy, starali się wprowadzić ten raj na ziemi. No to jedyne, co
No to doprowadzali do tragedii, strasznych ludzkich tragedii. No i tak się zastanowić, co może spowodować, żeby komuniści zaczęli kochać swój własny kraj? I co może przekonać ich, że cały świat albo duża ilość ludzi na całym świecie szanuje i ma jakąś admirację do Stanów Zjednoczonych Ameryki, no poprzednich Stanów Zjednoczonych, no teraz z Bidenem i z Obamą, no to troszeczkę było inaczej, no ale patrząc na przykład na takiego doradcę Ben Rhodes, no to taki doradca Muhammada Obamy, on napisał taką książkę po upadku, będąc Amerykaninem w świecie, w którym stworzyliśmy. No to ten postępowy socjalista, komunista, no to on płacze ogólnie nad stanem Ameryki. No i między innymi pisał o fladze amerykańskiej. No to tak, on pisał, że jak patrzy się na flagę amerykańską, no to po prostu nie ma żadnych emocji. Nie ma żadnych emocji, nic nie czuje. Po prostu chce splunąć czy nastrzeć na flagę amerykańską. To jest tragiczne, żeby Amerykanin wychowany w Ameryce, w tej swobodzie, będąc na samej górze w rządzie, pomagając prezydentowi Stanów Zjednoczonych, będąc wybranym, jest w stanie coś takiego powiedzieć. To jest taki sam przykład jak tej kretynki Michelle Obama, tej żony prezydenta, która też kretynka wychodziła i mówiła, że ona po prostu nienawidzi Ameryki. Czyli co? Ona tylko może być dumna tylko wtedy, kiedy jest żoną prezydenta, czarnego prezydenta, który był wybrany. Jeżeli czarny prezydent jest wybierany w białej Ameryce dwa razy, no to coś znaczy. I dla tych kretynów po prostu to nic nie znaczy. No to naprawdę trzeba być nieprzytomnym, trzeba być totalnym komunistą, propagandzistą, który nie zwraca uwagi. No i czy to jest Ameryka? Czy to jest Ameryka tak, jak oni przedstawiają? No nie jest to. To jest po prostu tyrania. To jest odwrotne niewolnictwo, można powiedzieć. No ale co z innymi, którzy nienawidzą Ameryki? Jeżeli byliby w stanie coś zmienić. No wszyscy ci akademicy, wszyscy ci profesorowie, teraz nawet ludzie kadrowi w tych firmach, wielkich firmach, czy technicznych, czy przemysłowych, wielkich amerykańskich, wszyscy ci prowadzący CNN, czy CNBC, no wszyscy ci komuniści, oni po prostu nienawidzą Ameryki, nienawidzą narodu amerykańskiego, nienawidzą te 270 lat historii. I co oni sobie wyobrażają? Jaki kraj byłby lepszy dla nich? Co oni sobie myślą? W zeszłym tygodniu Gwen Berry, czyli murzynka, czarna Amerykanka, atletka, ona się zakwalifikowała do reprezentowania Stanów Zjednoczonych w rzucaniu młotem na olimpiadę w Tokio. No i kiedy amerykański hymn zaczął być grany, ona po prostu się odwróciła tyłem, wystawiła tyłek do flagi amerykańskiej, no i wzięła sobie pod koszulkę i założyła na głowę. Można sobie wyobrazić, co by było, jakby Chinka, no bo komunizm jest tam i komuniści amerykańscy stawiają komunizm chiński na piedestale, ten kretyn Biden robi to samo. No jeżeli w Chinach, jeżeli sportowiec, jeżeli atletka by coś takiego zrobiła, albo zrobiłaby, podniosła pięść w formie ruchu oporu, albo by poszła na konferencję prasową i zażądała, żeby rząd przestał, powiedzmy,
niszczyć, czy tam ścigać tych muzułman, Ujgurków, czy żeby przestał straszyć Tajwan, no to wiadomo, co by się działo. No, jeżeli Chińczycy by mieli faktycznie, ale chyba prawdopodobnie nie mają obozów sportowych, przymusowych, gdzie ona mogłaby rzucać tym młotem, no to byłby ostatni chyba ostatnia ceremonia, ostatnie igrzyska, czy ostatnie eliminacje dla tej atletki, dla tej kobiety, która uprawia sport i przy okazji uprawia politykę. No ale to jest nie tylko prawda w komunistycznych Chinach. W większości krajów na świecie, jeżeli jakiś utalentowany atleta czy atletka jest wytrenowana, jest w zasadzie rozwinięta, jest opłacana, jest subsydiowana, jest pchana do tego, żeby reprezentowała swój kraj i wtedy by zrobiła coś takiego publicznie, no to publiczna, opinia publiczna po prostu by ją zniszczyła. Opinia publiczna by ją zniszczyła. Wszystkie te organizacje, które są odpowiedzialne za coś, po prostu by ją wycofały i byłaby zdyskwalifikowana, byłaby odsunięta, straciłaby po prostu szansę na sport, no bo niestety sportowcy, no to są gladiatorzy. Oni robią to, co powinni robić i oni nie powinni się wtrącać w politykę, tak? Sport jest dla wszystkich i stawianie po stronie politycznej, no to nie jest to, co sportowcy powinni robić. No niestety w lewackiej Ameryce ona Jeżeli nasikasz na flagę, czy pokażesz brak szacunku dla instytucji amerykańskiej, no to środki masowego przekazu po prostu klaszą. Środki masowego uwielbiają tych wszystkich prowokatorów. Jeżeli sportowiec uklęknie w ramach protestu, to nawet organizacje sportowe, które są odpowiedzialne za organizowanie, są odpowiedzialne za to, żeby robiły pieniądze, żeby były igrzyska, żeby były zawody, żeby telewizja oglądała, żeby było to wszystko transmitowane, to nawet wszystkie te organizacje poddają się i przyklaskują tak takiemu zachowaniu. W Ameryce nawet w niektórych miejscach, w niektórych stanach, w niektórych miastach, czym więcej plujesz na Amerykę, tym bardziej jesteś wybierany do kongresu. Także to jest paradoks wolności, tak? To jest paradoks wolności, gdzie po prostu wróg państwa, wróg narodu znajduje wystarczająco ludzi, którzy sprzyjają i jest to legalne i są wybierani do kongresu. No i to jest w porządku, tak? To jest okej. To jest część tej dziwnej specyfiki amerykańskiej. Trudne do zrozumienia, no ale to jest życie w takim autentycznym, swobodnym społeczeństwie, tak? To pokazuje, że społeczeństwo jednak jest wolne. Jeżeli są ludzie, którzy chcą głosować, no to tak się robi, no ale przynajmniej ci ludzie mogliby zaakceptować to albo powiedzieć, że tylko dzięki wolności amerykańskiej mogą robić to co chcą. No to, że ludzie nie rozumieją wspaniałości amerykańskiej, to leży w co jest w sercu, no to w całym sercu tego zagadnienia, no to jest paradoks, który postępowi socjaliści, komuniści, oni mają do emigracji. No, emigracja w Ameryce zawsze była, zawsze będzie. I czy komuniści naprawdę sobie nie zdają sprawy, że głównym powodem ludzie ciągną do Ameryki, no to ten cały kryzys, no to nie jest to, że w
Ameryce po prostu ścigają wszystkich, niszczą wszystkich i wszystkich upokarzają, ale to, że jest wolność, że jest możliwość, gdzie indziej nigdzie nie ma. No i jeżeli będą otwarte granice, no to ludzie mogą przyjeżdżać, ale mogą wyjeżdżać, tak? No niestety mur berliński to był budowany nie przez to, że ktoś chciał napaść na Niemcy Wschodnie, tylko dlatego, że wszyscy chcieli uciec. Komuniści w Polsce nie dawali paszportów. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy chcieli wyjechać z Polski. Do tej pory Chińczycy nie mogą z komunistycznych Chin kontynentalnych muszą mieć wizę w zasadzie do Hongkongu, żeby tam pojechali, to Hongkong to nie jest Chiny. Także komuniści zawsze kontrolują. Także do Ameryki wszyscy chcą przyjechać, ale mało kto chce wyjechać. No wszyscy ci kretyni aktorzy, to co 4 lata, kiedy republikański prezydent jest wybierany, to oni mówią, że wyjadą do Francji, ale nigdy bydlaki nie wyjeżdżają. No i mało kto im to przypomina. Tak. Jeżeli byłyby otwarte granice, no to gdzie ci kretyni komuniści myślą, że wszyscy wylądują? No wylądują w tej Ameryce, a później, jeżeli oni by naprawdę zdobyli władzę, no to po prostu będzie bida z nędzą, no i przestaną przyjeżdżać, bo zabraknie pieniędzy, ale ludzie z całego świata chcą przyjechać. Murzyni z Afryki, brązowi z Ameryki Środkowej i Południowej, żółci przyjeżdżają z Azji, biali przyjeżdżają z Europy. No wszyscy chcą mieszkać w tym kraju, który jest określany przez komunistów amerykańskich jako kraj niszczący wszystkie mniejszości narodowe, a wszystkie mniejszości narodowe chcą tutaj przyjechać. I to jest właśnie ten paradoks i to kretyństwo, które oni tłumaczą, a każdy normalny to rozumie. Co jest takiego przekonującego, że ludzie chcą przyjechać do Ameryki? No ale co jest w tych komunistach, że oni po prostu tak plują na kraj, w którym się wychowali? Socjaliści, liberałowie, to oni w zasadzie grają taką grę, która w zasadzie doprowadzi do ich przegranej, bo oni myślą, że wszyscy ci emigranci, że no duża część tych emigrantów, która przyjedzie, no to łyknie po prostu ten haczyk komunizmu ze spławikiem, no ale prędzej czy później pójdą po rozum do głowy, no i większość z nich nie będzie nienawidziła Ameryki. Większość z nich będzie pracowała uczciwie, będzie robiła to, co nie mogła robić w swoich ojczyznach, no i co najmniej drugie pokolenie będzie już normalnie, nie będzie lewackie, no bo mają te poczucie wolności, mają te poczucie możliwości, mają poczucie tego rozwinięcia wszystkiego, no i tak jak trzeba po prostu chyba zostawić to tym idiotom lewackim, niech oni robią, niech się odwracają tyłem do flagi, niech opluwają naród, ale naród odpowiednio oceni. Naród odpowiednio oceni tych zdrajców, także oni mogliby się zastanowić. Wszyscy lewacy, wszyscy wy, socjaliści, którzy plujecie na Amerykę, mieszkając w Ameryce, zastanówcie się, czy Ameryka nie jest taka dobra. Jeżeli plujecie na Amerykę, to dlaczego jesteście w Ameryce?
dlaczego głosowaliście na komunistę Bidena. 250 lat, ponad 250 lat, no to jest wspaniała historia. 4 lipca to jest dzień, kiedy trzeba pamiętać, co zostało osiągnięte w Ameryce. Ze stepów, z dzikich stepów po prostu jest bardzo, bardzo nowoczesny kraj, który między innymi dał ten komputer i telefon, na którym sprawdzacie i patrzycie ten na YouTube. Nigdzie indziej to nie było zrobione. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego, codziennego, monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów. Pójdźcie po rozum do głowy. Nie głosujcie na socjalistów. Ameryka nie może zginąć. I co najmniej postarajcie się nie zabijać Ameryki. Zdrowia dla normalnych.